jest to właściwie jedyna rzeczywistość ekumeniczna, którą znam. Nie znam innych rzeczywistości ekumenicznych, prawdę mówiąc. Są one często spektakularne i nie mają smaku organiczności, a szkoła mała się tą organiczność w sobie. Wszystkie takie tygodnie modlitw ekumenicznych czy coś, to są, one są zbyt takie spektakularne, a szkoła jednoczy i tworzy relacje przyjaźni między prawosławnymi, w tej chwili już różnych zupełnie patriarchatów moskiewskiego i metropolii kijowskiej, między prawosławnymi katolikami, między katolikami grekokatolikami, między nami a protestantami, bo w szkole uczestniczą baptyści, luteranie, czasami nawet pastorzy luterańscy głoszą nauczania, oczywiście z naszych konspektów, jak na przykład ma to miejsce na Łotwie. W Moskwie połowa naszych ludzi, tam szkoła dosięga 40-50 osób. Połowa tych ludzi to jest z takiej znanej parafii prawosławnej moskiewskiej. Potomkowie ojca Aleksandra Mienia, duchowe dzieci. Tak więc jest to taka działalność też ekumeniczna, bo prowadzi do wielkiego, do takiej przyjaźni. Też przyjaźni między narodami. Oto na naszej szkole spotykają się Polacy, Ukraińcy, Ukraińcy, Rosjanie. Szczególnie po rozpoczęciu wojny rosyjskiej byłem świadkiem, jak przyjeżdżali nasi Moskwicze, czyli Rosjanie z Moskwy, przyjeżdżali na Ukrainę, na letnią sesję i siadali do stołu. Czyli dwa narody już w tej chwili w stanie wojny, powiedzmy skłócone w pewnym sensie. No i oczywiście też były gorące dyskusje, też tam aż po łzy, ale nikt nikogo nie ruszał jednak. Nikt nikogo nie dziabnął, nie? No. Tak, no w Niemczech mamy trzy szkoły, dwie są dla Polonii. To jest Monachium i Werl na północy, na Westfalii. I jedna szkoła jest tylko dla Niemców w Niemczech. I okazało się, że Niemcy są zapaleni teraz do szkoły. To mnie zdziwiło, bo myślałem, że Niemcy będą bardzo zdystansowani, wytonowani. Nie, okazuje się, że na hura przyjęli szkołę. To jest grupa niewielka, bo 15-20 Niemców, ale mamy już pierwszą próbkę, że szkoła może przenikać też do narodu niemieckiego. Także powolutku, powolutku. Co jeszcze? Trzeba iść do domu, nie?